Jak zostać mistrzem wagi ciężkiej wśród mieszkańców lasu? Już od samego początku rywalizacja jest bardzo zacięta. Najtrudniej ma najmniejsze z rodzeństwa. Zagrażają mu nie tylko rywalizujące z nim dziki, ale także i inne zwierzęta. Czy ostatniemu malcowi z miotu wystarczy odwagi, sił i naturalnej dzikości, by przetrwać? Dzik. Dziki z natury. Czy dziki miewają sny? Ten okazały samiec mógłby śnić o życiu, które rozpoczął jako ostatni w miocie warchlak, nie rokujący wielkich nadziei na przyszłość, by w końcu zostać królem lasu. Dziś prowadzi głównie samotniczy tryb życia. Przyszedł na świat jakieś 6 lat temu w starych lasach Dolnej Saksonii. Oto jego historia. W marcu wiele zwierząt przygotowuje się do wydania na świat potomstwa. Jelenie czeka to dopiero za parę miesięcy, ale samica innego ssaka właśnie urodziła młode. Łanie muszą być ostrożne. Locha może się teraz zachowywać nieobliczalnie. Oto samica dzika, jednego z najbardziej wytrwałych i skutecznych zwierząt na półkuli północnej. Przez 2 dni nie opuszczała legowiska. Teraz po raz pierwszy ujawnia swój ukryty sekret. A raczej 8 małych sekretów. Nic dziwnego, że jest niespokojna. Ma co robić. Warchlaki biegają już wkrótce po narodzinach. W 2 dniu życia pewnie stoją na nogach. Podczas narodzin racice młodych są miękkie. To ułatwia poród. Warchlaki, które są teraz wielkości królika, mają pasiastą sierść. Dzięki temu łatwiej mogą się ukryć w poszyciu lasu. 8 młodych w miocie to przyzwoita gromada. Lochy wydają na świat od 4 do 12 młodych. Warchlaki instynktownie podążają za matką. Trzymają się blisko samicy, pokonując każdą przeszkodę na drodze. Do lochy nie może się teraz zbliżyć żadna inna rodzina, nawet jej potomstwo z przeszłego roku. Samica jest w nieustannym pogotowiu. Wśród mieszkańców lasu nie brakuje amatorów mięsa młodych dzików. Gdy tylko mama robi sobie krótką przerwę, młode doskakują, by się pożywić. Kto pierwszy, ten lepszy. Ostatni warchlak z miotu, okruszek, jest mniejszy niż jego bracia i siostry. Takie młode rzadko przeżywają. Okruszek nie jest tak rezolutny jak pozostałe. Musi się natrudzić, by dotrzeć do wolnego sutka. Takie początki nie zapowiadają powodzenia. By dać sobie radę wśród rodzeństwa, malec musi wykazać więcej charakteru. Instynktownie rusza przed siebie, odpychając inne młode. Próbuje znaleźć miejsce przy jednym z 12 wypełnionych mlekiem sutków. Mimo matczynej opieki jest mało prawdopodobne, by cała ósemka przetrwała pierwszy rok życia. Najmniejsze z młodych już na samym starcie musi bardziej się starać. Przed warchlakami 3, może 4 miesiące walk o mleko, nim w pełni uniezależnią się od pokarmu matki. Dziesięć dni później młode spędzają coraz więcej czasu na otwartej przestrzeni. Dzięki twardej, dobrze unerwionej tarczy z otworami nosowymi, ryj dzika może pełnić rolę elastycznego narzędzia do przegrzebywania runa. Młode naśladują matkę, zjadając cebulki roślin, nasiona, grzyby, owady. Niemal wszystko, co znajdą, wzbogaca ich pokarm. Okruszek rośnie w szybkim tempie. Nie pozostaje w tyle za rodzeństwem. Straty na starcie nadrobił hartem ducha. Powodowany instynktem bawi się w walkę z rodzeństwem. Nabyte w ten sposób umiejętności przesądzą w przyszłości o jego miejscu w hierarchii wśród innych samców. Locha ani na chwilę nie traci ich z oka. Wokół warchlaków utrzymuje strefę bezpieczeństwa.
odpędza inne dziki, które mogłyby tu rywalizować o pożywienie albo nawet skrzywdzić młode. Dziarskie warchlaki wpadają w panikę, gdy tylko mama zanadto się oddali i natychmiast podążają za nią. Samiec ostatni z miotu najwyraźniej zawsze jest ostatni. W tym wieku młode dziki ciekawi dosłownie wszystko. Głównie są zainteresowane sobą nawzajem. Jeśli Locha wolała nie rzucać się w oczy, to teraz raczej nie ma na to szans. Dziki to zwierzęta stadne. Lochy wraz z potomstwem gromadzą się w grupy zwane watahami, które mogą liczyć nawet do kilkudziesięciu osobników. W obrębie każdej z watah obowiązuje ściśle określona hierarchia. Jej początki widać już wśród młodego potomstwa. Wdrapywanie się na rówieśnika to wyraz dominacji. Dokazujące warchlaki rozbiegają się na wszystkie strony, oddalając się od matki. Te chwile beztroski przerwie dopiero nadejście zimy. Grupę tworzą samce i samice, ale z czasem tylko samice pozostaną razem. Samce w większości będą prowadzić samotniczy tryb życia. Na razie liczy się tylko zabawa. Locha prowadzi swoje młode tam, gdzie gromadzą się inne dziki. Wkrótce nadejdzie czas, by wprowadzić je do stada. Patrząc na te maleństwa, nie trudno odgadnąć, dlaczego ludzie tak polubili świnie. Wyhodowano nawet ich miniaturową odmianę. Gdy nadchodzi pora na sen, to mimo licznych potyczek w trakcie zabaw, młode wtulają się wspólnie w ciało matki, by się ogrzać. Jest wśród nich również okruszek. W strefie klimatu umiarkowanego dziki wydają na świat potomstwo wiosną. Na obszarach tropikalnych dzieje się to o każdej porze roku. Każdy warchlak wybiera sobie sutek, do którego powraca, kiedy chce ssać mleko matki. Sutki z przodu zazwyczaj mają więcej mleka. Warchlaki, które je zaanektują jako pierwsze, rozwijają się najszybciej. Rodzina spędza większość czasu w lesie, ale jest coś, co sprawia, że zwierzęta opuszczają bezpieczne schronienie. Woda. Latem wyprawy do stawu stają się coraz częstsze. Dolna Saksonia to drugi pod względem wielkości spośród 16 niemieckich landów. Ale warchlaki czują się niepewnie, nawet penetrując niewielki skrawek swojego środowiska. Ich najbardziej wrażliwym zmysłem jest powonienie. Wyczuwają zapach pożywienia znajdującego się nie tylko pod ziemią, ale i pod wodą. Dotąd samica starała się trzymać swoją rodzinę z dala od innych, ale z wodopoju korzysta cała watacha. Stopniowo warchlaki poznają szerszą rodzinę. Tym razem to samotny dorosły samiec nadchodzi, by ugasić pragnienie. Dziki należą do największych przedstawicieli rodziny świniowatych. Samce mogą ważyć nawet 350 kg. Tak jak ich kuzyni na całym świecie, dziki taplają się w błocie, by zachować skórę w dobrym stanie. Błoto przywiera do ich szczeciniastej sierści, tworząc skorupę chroniącą przed słońcem i owadami. Pocierając kłami o gałęzie, samiec zostawia swój ślad zapachowy. Sygnał dla innych samców, że to terytorium należy do niego. Pokryty świeżą błotną skorupą, po ponownym oznaczeniu terytorium, samiec kontynuuje samotny patrol po lesie.
Zajmowany przez niego teren może mieć powierzchnię nawet 150 km kwadratowych. Mijają kolejne dni lata. Nasze warchlaki dołączają do pozostałych młodych dzików. Lochy wspólnie strzegą całej grupy. Dziki żyją w stadach matriarchalnych. Dorosłe samce prowadzą w większości samotniczy tryb życia. Oddalają się od stada nawet o 300 km. Powracają tylko po to, by się rozmnażać. Stadna wspólnota zapewnia bezpieczeństwo młodym dzikom. To między innymi dzięki temu gatunek ten jest tak liczny. Kolejny powód to inteligencja tych zwierząt. Pochodzące od dzików świnie domowe uważa się za bardziej inteligentne niż psy. Okruszek z łatwością nabywa umiejętności, które pozwolą mu zajmować coraz wyższą pozycję w hierarchii wśród rówieśników. 3-miesięczny warchlak przybrał na wadze. Jest już tylko nieco mniejszy od reszty rodzeństwa. Nie lęka się innych. Warchlaki wykorzystują każdą sposobność, by ssać mleko. Ale ich matki, którym brak już cierpliwości, zachęcają je, by odżywiały się samodzielnie. Gotowość wykopywania i zjadania niemal wszystkiego, co da się zjeść, to kolejne źródło sukcesu tego gatunku. Dziki występują w Europie, Ameryce Północnej i większej części Azji. Udomowione dziki, świnie domowe, towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Ich włosie wykorzystywano nawet w szczoteczkach do zębów. Z czasem zastąpiło je włókno syntetyczne. W niektórych ekosystemach rycie dzików w ziemi stwarza dogodne warunki rozwoju wielu roślinom. Gdzie indziej powodują szkody, zwłaszcza w uprawach roślin bulwiastych. Suche, otwarte przestrzenie to ulubione miejsca dużych samców. Niektóre z osobników mają nawet 2 metry długości. Na długo przed okresem godowym samce oceniają kondycję swoich rywali. Starcia pomagają ustalić pozycję w hierarchii. Główny kandydat do zwycięstwa najwyraźniej wzbudza duży respekt wśród innych osobników. To pewnie efekt poprzednich potyczek. Na scenę walki wkracza kolejny rywal. Ten hałas nie zakłóca snu okruszka. Podczas walki dziki próbują ugodzić przeciwnika w szyję ostrymi kłami. Tym razem jednak chodzi głównie o pokaz siły. Zwierzęta wolą uniknąć ran. Kandydat do tytułu uznaje, że nie ma szans i wycofuje się. Grupa dzików zmierza nad staw, gdzie zbiera się cała rodzina. Okruszek jest coraz silniejszy, wciąż jednak przybywa do celu jako ostatni. Do malców dołącza duży dzik, by się ochłodzić. Podczas rui dorosłe samce pławią się w wodzie częściej niż kiedykolwiek indziej. Być może wiąże się to z aktywnością płciową. Ale okruszkowi teraz chyba nie to w głowie. Staw jest atrakcyjny z wielu powodów. Nie brak tu pożywnych smakołyków, od soczystych roślin po ślimaki i żaby. Długie ryje doskonale nadają się do ich poszukiwań. Wraz z postępem lata wody zakwitają glonami. Zielona warstwa glonów nie przepuszcza światła w głąb wody. Jego brak powoduje zanikanie roślin uwalniających tlen. Przybywa martwych ryb i innych organizmów wodnych. To właśnie takiej padliny poszukują tu dziki. To dla nich prawdziwa kraina obfitości. Nawet jeśli dochodzi do sprzeczek, kto pierwszy uszczknie coś dla siebie. Można się też zajadać grubą zieloną powłoką, jeśli tylko uda się ją ściągnąć ją sobie z ryja.
Latem warchlaki dorastają i nabierają śmiałości. Ale nic, co dobre, nie trwa wiecznie. W ciągu najbliższych miesięcy będą musiały stawić czoło pogarszającej się pogodzie i jeszcze groźniejszym niebezpieczeństwom. Liście bledną i opadają, gdy drzewa wycofują z nich do pni i gałęzi substancje odżywcze, by przetrwać nadchodzącą zimę. Już niebawem las zostanie pozbawiony ochrony, jaką dają liście drzew. Będzie musiał się zmagać ze srogą zimą. Słońce rozświetla mroźne powietrze. Dziki są ożywione. Zbliża się okres godowy. Samce starają się prezentować jak najokazalej. Pocierają głową o młode drzewa. Wszędzie chcą zostawić swój zapach. Regularnie odwiedzają lochy, czekając na oznaki ich gotowości do rozmnażania. Ale na tym etapie to raczej przygotowywanie gruntu. W większości przypadków do kopulacji dojdzie nie wcześniej niż za miesiąc. Samce robią się niespokojne. Każdy chce sobie zapewnić najlepsze miejsce blisko samic. Najlepiej, by konfrontacja odbyła się bez rozlewu krwi. Ale jesienią w lesie nie jest bezpiecznie. O tej porze roku rozpoczyna się sezon myśliwski. Dziki to popularna zwierzyna łowna. Delikatne mięso z młodego osobnika wielkości okruszka bardzo by się przydało w zamrażarce. Zimą śnieg pokrywa drzewa w całym lesie. Wokół panuje cisza. Wiele tegorocznych młodych nie zdołało przetrwać, ale okruszek miał szczęście. Cisza nie trwa jednak zbyt długo. Ruja zaczyna się na dobre. Ostre kły odgrywają istotną rolę podczas rozpoznawania rywala. Doświadczenie mówi dzikom, czy warto ryzykować atak. Równorzędni przeciwnicy atakują się kłami. Przednią część grzbietu i brzucha pokrywa gruba skóra, ale jednym celnym cięciem dzik mógłby wypruć wnętrzności rywala. Podczas gdy dorosłe samce walczą nie na żarty, młodsze, takie jak nasz bohater, próbują swoich sił w niegroźnym sparingu. Pozbawione niezbędnej siły i oręża, obserwują i ćwiczą umiejętność walki, która przyda im się później. W obu starciach słabszy osobnik w końcu daje za wygraną. Zwycięzcy ponownie oznaczają zapachem swoje terytorium. By przekaz był bardziej wyraźny, wzmacniają sygnały zapachowe lepką śliną. Podczas pory godowej samce toczą z pyska pianę o silnym zapachu. Lepka ślina z wargowych gruczołów ślinowych zawiera feromony silnie pobudzające lochę. Samice zaczynają dojrzewać płciowo już w wieku 6 miesięcy. U samców proces ten może trwać nawet do 5 lat, w zależności od wielkości osobnika. Tymczasem można jedynie poćwiczyć. Zima to sprawdzian wytrzymałości dla wszystkich leśnych zwierząt. Chociaż dziki, podobnie jak roślinożerne owce i krowy, należą do rzędu ssaków parzystokopytnych, bywa, że odżywiają się mięsem. Oto szczęśliwy traf, resztki padliny jelenia. Bogaty w białko posiłek pomoże im przetrwać zimę. Nasz okruszek znowu naśladuje dorosłego odyńca. Poczyna sobie coraz śmielej. Zajada się tuż pod nosem dużego samca.
Mimo umiejętności radzenia sobie w ciężkich warunkach, nie wszystkie dziki zdołają przetrwać. Myśliwi, drapieżniki i sroga zima zbierają śmiertelne żniwo. Młode dziki to ulubiona zdobycz ostatnich w Europie żyjących na wolności wilków. Wilki, podobnie jak dziki, tworzą niewielkie rodzinne stada, wspólnie broniące swojego terytorium i zdobyczy. Charakterystyczne wycie pomaga im zacieśniać więzy grupy i odstrasza intruzów. Członkowie stada trzymają się razem niekiedy przez całe życie. Wilkom często towarzyszą skrzydlaci kompanii. Kruki podążają za stadem, wiedząc, że ci drapieżcy pozostawiają po sobie bogaty posiłek. Dzięki wielkiej determinacji okruszkowi udaje się przetrwać kolejne pory roku. Nasz bohater z każdym rokiem jest coraz silniejszy. Podczas pór godowych przebywa krótko wśród różnych watach i tam zwiększa swoje umiejętności. Jako dorosły samiec żyje samotnie, ale na swoim dużym terytorium spotyka niekiedy krewniaków. Czasem są to przyjaciele, innym razem wrogowie. Może się poszczycić okazałymi kłami. Górne, tak zwane fajki, służą do ostrzenia dolnych, zwanych szablami, wykorzystywanych podczas ataku. Inne ssaki podczas rui mogą używać rogów bądź poroża zarówno do ataku, jak i obrony. Dzik zawsze atakuje. Nasz bohater, jak każdy dobrze rozwijający się samiec, jest w ciągłym pogotowiu. Uniknął wilków i myśliwych, ale większym wyzwaniem byłby inny odyniec. Choć przyszedł na świat jako ostatni z miotu, pokonał przeciwności i osiągnął dojrzały wiek. Przez następne 4 lata okruszek wędruje po lasach, pokonując trudy kolejnych ciężkich pór roku. Każdej zimy las pokrywa gruba warstwa śniegu. W takich warunkach niełatwo żyć. Stada dzików muszą się natrudzić, by dotrzeć do pożywienia. Pośród zwierząt można dostrzec okazałą sylwetkę odyńca. To okruszek. Ma 5 lat i jest już wystarczająco duży i doświadczony, by pokusić się o zdobycie najwyższej pozycji w hierarchii. Przybywa znajomy rywal. Samiec zna już możliwości swojego przeciwnika. Ich siły są wyrównane. Lata pozorowanych walk i podpatrywania starszych samców opłaciły się. Wydaje się, jakby okruszek całe życie przygotowywał się do tej walki. W końcu przeciwnik najwyraźniej słabnie. Naszemu samcowi udaje się wykrzesać resztki sił i w ostatecznym natarciu pokonać rywala. Zbroczony krwią, lecz zwycięski, może odebrać swoją nagrodę – przywilej bycia ojcem następnego pokolenia dzików. Ale nawet teraz musi być czujny. Nasz okruszek jest teraz niepodważalnym władcą tej części lasu. Podczas tego okresu godowego może kopulować z 8 lochami. Przy odrobinie szczęścia może dożyć dojrzałego wieku 10-latka, broniąc tytułu przez kilka kolejnych lat. Po wygraniu rywalizacji i odebraniu nagrody, czas na zasłużony odpoczynek. Czy dziki miewają sny? Dlatego władcy lasu droga do dominacji była wypełniona nieustanną walką. Jako ostatni w miocie musiał wykazać się większą od innych determinacją i uporem. Po wielu latach trudów może spać spokojnie, bo dotarł na sam szczyt. Dowiódł swej dzikiej natury.
Opracowanie: Agencja Produkcji Telewizyjnej Telewizji Polskiej. Tekst: Artur Boryczko. Konsultacja naukowa: dr Andrzej Kołodziejczyk. Czytała Krystyna Czubówna.